witam na kanale Pasjonatów Gamingu. Dzisiaj zajmiemy się nową kolekcją, za którą się wymieniłem, więc można powiedzieć, że nie zapłaciłem za nią nic. Mam nadzieję, że będą same syty. A przynajmniej, żeby coś fajnego trafić, bo to jest kolekcja od tradera, więc może być wszystko. Zaczynamy oglądanie. W takim razie startujemy z kolekcją i szukamy sytów oraz kart w okolicach 1 euro lub więcej. O, jest całkiem śmiesznie. Safe Passage. W sumie ciekawa karta, kiedyś nawet trochę grała. Brimstone Volley. To była karta w standardzie bardzo fajna. Nawet sobie jedną sztukę zostawię, bo chyba swoje gdzieś tam wyrzuciłem. First Raid of Tronem. Kolekcja miała być nastawiona na stare rzeczy. No i tutaj widać, że jednak nie są aż tak mega stare. O, Voyaging Satyr to jest całkiem przyjemna rzecz. La Disciple też kiedyś grało, no ale już nie jest taka grywalna. Common with the Gods to jest grywalny common. Mój Singer Destructive Revealer to jest fajna karta. Battlewise Hoplite. Coś czuję, że nie będzie tutaj zbyt dużo kart za 1 euro. Ale trochę grywalnych możemy trafić. Gamesay. Trion Tactics. Fajnie, bo karty są w całkiem niezłym stanie. Kalnik Garden, też grywalna karta. ACG Step, też grywalna. Arbor Elf. Tu już coś starszego. A to jakiś chyba Dual Deck, albo coś tam desem. Nie. No tak mi się wydaje. Zastanawiam się, czy uda mi się wyciągnąć jakieś value z tej kolekcji. Jest sporo fajnych commonów. Crystallization. Też to jest całkiem przyjemna karta była. Jeszcze pojawiało się w standardzie, ale też nie bardzo dużo grana. Last Hulk. Patriot Leech. To była karta grana w standardzie tych czasów. Sam ją grałem kiedyś. Trochę Alary. Minary Sphere. Gaze Flame też kiedyś grał. Teraz to już trochę słabo. Za dużo dobrych kart wydrukowali. Tu akurat nic nie było. O, Mulch. To też jest dobra karta i w Commanderze również można ją wykorzystać. Burning Vengeance. Nie. Co mamy? Kontra za 4 many i Destroy za 4 many. Nie dziękuję. Elemental. Fire Breathing.
Trochę czarnych, białych kart. Nic interesującego. Combust. Bardzo fajna karta. I Fireball. Też całkiem w EDH może grywalna, ale w standardzie czy w innych formatach nie była za bardzo. Można zamienić nam w Swampa. Bardzo fajnie. Przyjemna rzecz. Oczywiście jakbym jakieś karty nie zauważył, to dawajcie znać w komentarzach. Może się jeszcze uda do niej dokopać. Trochę myrów. O, Harmsway z Dual Decka. Knights. No ale tego nie będę brał. Trochę takich ciekawych uncommonów. Chociaż to też jest w sumie bardzo fajna karta. Flanking. Fiery Fall, nie, tutaj nic nie ma. Trampu trochę. Słabych komonów. +4/+4 na Metal Craft. Może sobie to zostawię, chociaż wydaje mi się, że ta karta raczej słabo gra. Już nie ma takich deków na artefaktach zielonych za bardzo. Nie licząc trona oczywiście, ale to na innych zasadach. Trochę infekta. W sumie te karty z infektem całkiem sympatycznie ludzie zbierają. Nawet taki słaby typek może popsuć. Oj, Glimmer Post. To jest bardzo fajna karta. Głównie w Pauperze w chwili obecnej. A to co mamy? Poświęcanie. Niektórych tych kart od wieków nie oglądałem. Dzięki tej kolekcji mogę się nacieszyć tym jeszcze raz. Madcap Skills też się tym grało kiedyś. Fajne było na draftach. Tutaj nic nie trafiliśmy. Jakiś bydlak? Nie. Nie to, o czym myślałem. Magma Spray. Całkiem ładne, chyba mam w gorszej wersji. Nyx Weaver. To jakaś złotówkowa karta. Fear Strike, Vigilance. Kurczę, ile bonusów. No tutaj reanimacja w pewnym sensie. O, to jest śmieszna karta zwiększająca. Więc size o 1 można zmylić przeciwnika. Marchesa Emissary. No i Gites. Następna kubka. Thumbscore i Negate. Może już nie chodzi za dużo, ale Negate zawsze dobry. Archeomancer, złotówkowa karta. Charge, no to jest śmieszna taka wersja. Kiedyś zrobiłem na tym jakiś fun deck, ale tak normalnie to nie grało. Nic tutaj już więcej nie znalazłem.
Shock. To sobie jeszcze posprzątam, żeby nie przeszkadzało. Dragon Hatchling. Trochę przyspieszyłem ze względu na to, że nie ma jakichś turbobomb. Ale też trochę przyjemny kart znalazłem. Soulbound. To też była fajna mechanika. Dwa goblinki. Dagger Shock. Trochę czternastki. Widziałem, że Durez był z takich grywalnych kart. Ale Durezy były tyle razy przedrukowywane w Windstorm. Zachowam Flames of the Firebrand, też jest spoko. Ale też nic nie chodzi. Trochę Cluestone'u. Już nic. No i będziemy kontynuowali w następnym materiale. Do zobaczenia.